Przede wszystkim, znowu po 7, ściąg tej rani. Dobra, w ostatnim odcinku wręczyliśmy Archontowi tajemnic głosowny rata nakaz egzekucji oraz go wykonaliśmy. Teraz przyszliśmy do grobowego Asha, aby powiadomić go o tym i zobaczyć, jak on na to zareaguje. Porozmawiaj z Ashem, jeżeli czegoś potrzebujesz. Tak, potrzebuję, ale nie mogę się do niego dostać. I see no fresh blood on your armor, but I sense that something has happened. Where once many congregated, there is now an absence. That can mean only one thing. The voices of Narat is no more. Can this be true? Może być i jest. Aż przerywa i łapie się za rękę, żeby powstrzymać jej drżenie. Zamyka oczy i otwiera je z powrotem, dopiero odzyskawszy panowanie nad sobą. Zgładziłem Archonta tajemnic. At last, the Scarlet Chorus are undone. We can properly conduct this war and subjugate the Tears as Kairos intended. That I can see this day, while the voices of Narat grows cold. He would never forget this indignity. Jak zamierzasz to zrobić? Considering how much you've managed to subdue the disorder of the Tears, finalizing our conquest in Kairos's name should be little more than tidying up pockets of discontent. We could have the entire realm subdued under the laws and customs we hold dear within the next span. Czy ktoś przejmie zwolniony tytuł Archonta? In time, yes. No doubt they will have to be as treacherous as he was. Though I cannot imagine their power will resemble his. For all his multitudes, the voices of Narat was a singular being. Nothing like him has ever existed, or likely will again. Wciąż musimy rozwiązać sprawę dekretu Hegemona. Teraz sami może władać tylko jeden Archont. Yes. I thought we would come to this. I had hoped to avoid the confrontation. Your service to my army has been exemplary. And I hate to lose a friend on the eve of victory. Jeżeli mówisz przez służenie, wierne służenie twojej armii, mówisz o tym, że przez całą wojnę praktycznie załatwiałem za was całą wszystkie sprawy, to tak, robiłem to. I knew you as Junon's pupil. But now you are an Archon. And so much more. I would see you continue in your service to Kairos. But as my ally, rather than my enemy. Więc... Bow in allegiance to me, and Kairos will be appeased. We can govern this lawless land together, and invite the savages into civilized custom. Tak, jak myślałem. To nie będzie takie łatwe. Teraz nie są aż tak dzikie, jak sądzisz. Albo nie. Powiedzmy mu wprost, o co nam chodzi. Nie dotarłem tak daleko, żeby ugiąć przed tobą kolana. I was afraid this would be your temperament. And it saddens me. Power should have humbled you, but it has made you vain. What do you propose then? Will we fight to the death needlessly, or will you reconsider my offer? Jest inne wyjście. Możesz mi się pokłonić. A proposal as insulting as it is laughable. You are an archon in your infancy. Unproven, untested, and unprepared for the trials of leadership. Poddaj się, udowodniłem, że jestem prawdziwym generałem i mogę dowodzić twoją armią. Moją? W imieniu jakiego prawa czy obłędnej ambicji śmiesz kwestionować mój... Siła opuszcza jego głos, aż milknie. Marszczy brwi, a jego surowe oblicze łagodnieje, kiedy rozglądają się po otaczających was żołnierzach. Swoich ziomkach, których z dumą prowadził na wojnę. Przygląda się każdemu z nich po kolei, kiwając twierdząco głową w milczeniu. Walczyłem u ich boku, podczas gdy ty wyczekiwałeś rozkazy z dali. Jesteś ich dowódcą, jedynie z nazwy, w przeciwieństwie do mnie. Może nie? To by było trochę wredne. Popatrz na swoje wojsko, Ash. Jesteś może ich ojcem, ale to ja jestem ich dowódcą. I am not ignorant to the wisdom of your words. They pierce me like a lance through my heart, but
is truth. This conquest has opened old wounds. At times, I have not acted like the leader that my army deserved. No, lepiej niż bym przypuszczał. I was an accomplished warlord in the earliest days of the Empire. There was no fortress I couldn't breach, no distance I couldn't march. But the years have reduced me. I care too deeply for my legion to see them suffer. I lost nearly everyone for whom I cared, and suffered for those I sought to protect. I would not wish this for anyone. I submit to your authority as Archon and Master of the Disfavored. Where you lead, I go. Where you command, I follow. Okej, naprawdę nie sądziłem, że się zgodzi na coś takiego. Rozsądny wybór. Pod moim dowodzeniem wzgardzenie odzyskają swoją część. Okej, świetnie. Stanowicielu, dowiadłeś, że jesteś lepszym generałem niż ja kiedykolwiek byłem. Oddaję tych żołnierzy pod twoją komendę i twoją pieczę. Proszę tylko, byś dobrze się z nimi obchodził. Są z dala od domu i zasługują na traktowanie i dowodzenie godne z ich szlachetnej krwi. Składam ci hołd. Jako twój archont będę przestrzegał stanowionych przez ciebie praw, wypełniał twoje rozkazy i chronił porządku, który zamierzasz narzucić terasom i reszcie świata. Ha! Archont wojny pokłonił się przed nami. Nosisz teraz ciężkie brzemię. Dowodzenie Legionem to niełatwe zadanie. Ich życie i śmierć spoczywa w twoich rękach. Krzywi się i ledwie powstrzymuje łzy. Czasami było zbyt ciężko nawet dla mnie. Takie oddanie ma swoją cenę, która z biegiem lat mocno mnie nadwyrężyła. Aż... Dobrze się czujesz, aż? Dobrze, dobrze. Zignoruj, proszę, błądzące myśli starca. Jesteś jeszcze młody. Cały świat stoi przed tobą otworem. Twoi żołnierze oczekują, że ich poprowadzisz. Musisz być gotów podjąć w ich imieniu wszelkie wyzwania. Świeć im przykładem. Władaj żelaznym ramieniem zgardzonych. Za północ! Nadszedł czas, by nasz podbój przyniósł chwałę i zwycięstwo. Zaprowadź porządek w pozostałych terasach. A raz zostanę tutaj z armią, będziemy się szkolić i szykować do wypełnienia twoich rozkazów. Niemal nie mogę uwierzyć. Teraz ty jesteś wielkim generałem. Będę wielbił grobowego Asha do końca moich dni, ale nigdy nie spodziewałem się zobaczyć, jak przed kimś przyklęka. Barik kiwa z głową z szacunkiem. Własna banda, którą możesz rozstawiać po kątach. Imponujące, nawet jeśli przymknąć oko na fakt, że to banda okutych żelazem płaczków z północy. Daj mi 2 tygodnie, ustalę ich jak trzeba. Jako twój generał i archont wymagam posłuszeństwa i pokory. Widzę, że zdajesz sobie sprawę z dobrodziejstw swojego stanowiska. Musisz sprawować władzę w sposób, który uznasz za stosowny. Okej, myślałem, że to będzie do zwrotki. Twoja potęga wzrosła, zgardzeni, zyskano lojalność. Okej, super. Bardzo się cieszę, że można było to w ten sposób załatwić. To tak. Jeśli musieli teraz zabijać Asha, to... głupio by to wyszło. Tak, byłoby to bardzo skurwysyńskie podejście do sprawy. No, ostatecznie naszym celem jest zaprowadzić porządek w terasach, więc cieszę się, że mogliśmy to tak rozwiązać. Okej, dobra. Zobaczmy, jak pójdzie z Tunonem. Może Bladena Marka zostawimy sobie na koniec, co? Tak, Tunon kazał nam udać się jak najszybciej, jak możemy do niego, więc zróbmy to. Sąd Tunona.
No i jesteśmy. Dziwne, sąd... Sąd jest pusty. Prawie pusty. Są tylko stanowiciele. Ciekawe, co to oznacza. With that unpleasant business out of the way, we change course to another serious matter. One that puts into question your conduct as a member of Kairos's loyal followers. Okej, skoro tak zaczynasz. Dorobiłeś się solidnej reputacji, stanowicielu. Opowieści o twoich dokonaniach rozchodzą się po terasach, dotarły również do uszu tego sądu. Niektóre czyny niosą ze sobą konsekwencje. Zobaczymy, jakie przyniosą tobie. Czy jestem o coś oskarżony, Wysoki Sądzie? Yes, and I would ready yourself to form a defense, because your testimony could augur your doom. Okay. These proceedings are merely a formality. You have shown yourself to be a paragon of order. However, the law dictates a trial must be held. Troszkę wątpię w to stwierdzenie, ale okej. The trial begins now. I recommend that you treat these moments with deserving gravity, as they might be your last. Don't attempt to lie or evade answers. I will judge you in the objective eyes of our overlord. Is that understood? Tak, Wysoki Sądzie. At least your civility remains intact. Ta. You are on trial for transgressing on the overlord's authority, breaking the laws of the Empire, bringing mayhem to an otherwise orderly conquest, and meddling in concerns that fell beyond your station. Our directive to bring Kairos' peace to the Tears has suffered, and you will answer for the part you played. Tak wyszło. Za pozwoleniem, arbitrze, dobrze znamy tego stanowiciela. Jeśli pojawią się sprzeczności wymagające naszych komentarzy, nie zawahamy się wtrącić. Skinienie głowy wskazuje Oregolusa, po czym odwraca się do ciebie z niedogonionym wyrazem twarzy. The court has inquiries into your conduct. Dobrze. I first call your travel companions to speak on your behalf as witnesses to your character or accomplices to your crimes. Who will speak on behalf of the Fatebinder? The ironclad commander will step forward, if indeed he has the strength to walk. Ciekawe, czy będzie mówił po kolei do nich. You want me to speak, adjudicator? Zbroja Barika wydaje charakterystyczny grzech odbijający się echem po sądzie, kiedy żołnierz występuje naprzód. I've been treated with fairness and respect. As fine as anything the Legion ever gave me. The Fatebinder trusts my counsel. I've never seen a finer, more upstanding member of the court. Dzięki, Barik. Will anyone else speak on the Fatebinder's behalf? Scarlet Fury, you who sacrificed your old life for this one, step forward. Me? As if the likes of me has any business speaking in a grand hall before the Archon. Why, I've murdered enough folk to stack their bodies up to the podium 10 times over. Your Honor. The Fatebinder and I get along like a couple of cats. We scratch here and there, but there's respect to be had. Sometimes I think we agree on too much, but can't fight everyone. Dzięki, zwrotka. I suppose I've had worse bosses, and I suppose I've had better friends. But this one's something special. I've killed for him, and I'll do it again. Dzięki, zwrotka. Will anyone else speak on the Fatebinder's behalf? Let the aged chronicler step forward. Okay. If it may please the court, I will speak true. No, w ogóle nie mamy z nim bojaźni. I have had the honor and privilege of shadowing the Archon. A dream come true for someone so eager to witness history in the unfolding. I can say, with conviction, I am following greatness. Dzięki, Lantry, to bardzo miłe z twojej strony. Jeżeli trzeba, mogę pokazać na dowód mój dziennik podróży. Spisałem zarówno to, co dobre, jak i złe. Zobaczysz, że Archont był siłą ładu i równowagi. Dokładnie tego należy wymagać od stanowiciela losu. Will anyone else speak on the Fatebinder's behalf? Najwyraźniej nie. Nadszedł czas na złożenie zeznań przez stanowiciela. Wszedłeś do starych murów, naruszając kodek Kairos. Jak wytłumaczysz to wykroczenie?
Czyżbyś uważał, że stoisz ponad prawem? Wejście było konieczne, by wykonać zadanie. Prawo stanęło na drodze sprawiedliwości. Kodeks był przeszkodą. Mam nadzieję, że słyszysz, co mówisz. Twoje słowa wyrażają niezwykłą pogardę dla naszej pracy. To on rozważa w milczeniu, przyglądając ci się. I have one final question, Fatebinder. You were brought to this campaign to adjudicate the disagreements between the two armies. After your arrival, matters quickly escalated into a civil war. Did you knowingly join the conquest of the Tears to sow discord in your wake? Or were you merely a victim of circumstance? Okej. No prawda jest taka, że nie mogliśmy zapobiec tego. Próbowałem, a nie mogłem. Cokolwiek z nim wieczorem Archonci napisali, nie. Od razu dostrzegłem zepsucie Archontów. Ich otwarty konflikt był jedynie kwestią czasu, więc przygotowałem się na tę okoliczność? Nie. Dołączyłem do podboju ku chwale Kyrosa, ale nie jestem pewien, czy Archonci również. Może weźmy to. Dołączyłem do podboju ku chwale Kyrosa, ale nie wiem, nie jestem pewien, czy Archonci również. It's possible, even likely, that the Archons traveled south with their own agendas. I make no secret of the fact that the more worthy of the two would have inherited the Tears to rule as their domain under Kairos. And ambition got the better of them both. They were expected to conduct themselves in a professional manner, as were you. Pomijając zachowanie, sam fakt domniemania korupcji Archontu świadczy o powodzeniu misji stanowiciela. Nie wiem jak wy, ale ja uważam to za dobry znak. Okej, co możemy powiedzieć na końcu? Okej, choć zawsze staram się zaprowadzić ład i porządek w tej krainie, zdaję sobie sprawę, że to ciężka walka, zdecydowana warta wysiłku. Ostatnie lata pokazały mi, że wojna i konflikt mogą zmienić oblicze tej krainy. Jestem jak młot, który wykuwa żelazo w przydatny kształt. Ład Kyrosa jest kłamstwem? Nie. Chcę tylko powiedzieć, że uznaję uprawnień tego sądu do wyrkowania mech. Albo to mi się najbardziej podoba. Choć zawsze staram się zaprowadzać ład i porządek w tej krainie, zdaję sobie sprawę, że to ciężka walka, zdecydowanie warta wysiłku. The way you frame it, the conquest sounds like a matter of true personal investment. Most curious. After weighing the charges, this court finds you innocent. Wow. Against all reason or expectation, I find you innocent. Your testimony was sufficient to justify your deeds, your self-appointed authority, and your undermining of Kairos's law. I can hardly believe it myself. Okej, czyli potrzebowałeś masz przychylności 4, żeby to zrobić. Więc gdybyśmy po drodze troszkę mniej... Było troszkę rzeczy, które nam dodawały tą przychylność. Generalnie postępowanie według kodeksu Kyrosa, więc... Więc chyba dobrze, że to robiliśmy. Teraz mogłoby się to naprawdę kiepsko skończyć. Tunos unosi drżącą dłoń do maski. Arbitrze, czy źle się czujesz? Zostaw go, chcę zobaczyć, co się stanie. As stated before, this was merely a formality. Your actions and the tears have shown you seek to bring order to the chaos left by Kairos's forces. Archon. Your presentation in the court today has shaken many of my core beliefs. Things I held sacred under Kairos's law are now uncertain. W osłupieniu patrzy na swój młot. I once thought that Kairos was the sole overlord. The notion of rising to her echelon of power and influence wasn't a concept that existed for me. For anyone. To chyba daleko idące wnioski. Zaciąga. You have proven her wrong. What's more, you understand justice and law better than she ever did. Better than even
Kociki oczu na jego masce marszczą się w grymasie. I am willing to accept you as my new sovereign, if you'll have me. Służ mnie tak, jak słyszysz, służyłeś Kyrosowi. O nic więcej nie proszę. My loyalty is beyond question. I will do anything for you. Wiecie co? Tego również się nie spodziewałem. Ale spoko. Dość zabawnie to brzmi, biorąc pod uwagę, że właśnie zdradził poprzedniego szefa. Może zabijemy go po prostu dla zabawy? Chcę zobaczyć, co ma pod paską. Nie, Arbiter jest teraz nasz. My gavel and my justice are yours. I will execute your laws as you draft them. Show mercy as you see fit. And bring to ruin all who would reject you. Okej, fajnie. O, Bladen. Mieliśmy się spotkać, ale... Bladen Mark wyłania się z cienia w milczeniu, kroczy naprzód, trzymając w dłoniach dwa sztylety i patrząc na ciebie, to na Tunona. Adjudicator, kid. Archoncie, chłopcze. Kręci młynko obo dwoma sztyletami, a jego palce co chwila znikają w cieniu. Ruchy jego rąk są zupełnie rozmazane i sprawiają hipnotyzujące wrażenie. Przez cały czas jego złote oczy wpatrują się prosto w ciebie. Możemy zrobić opcję z przebiegłością. Może zróbmy to. Kolego, stary kumplu, w czym problem? Zyskujesz przychylność. Zyskujesz wrogość. Powoli obraca głowę na bok, przyglądając się intensywnie. Jego mięśnie spinają się... Tak, wrogość jeden. Spinają się jak u grzechotnika, szykując się do ataku. Wtem nabiera gwałtownie powietrze i rozluźnia się. Napięcie schodzi z niego jak cień, cofający się przed światłem. Don't distract me while I'm on the job, kid. It's not like I have a grudge against you. I just can't let you live on Kairos' orders. I'm sure you understand. Widzę, że nie możesz się doczekać. Pewnie powiedziałaś to osobiście, co? Kairos has given me free rein of action to protect the Overlord's interests. The semantics are of little concern to her, though I admit they will greatly affect you. It would appear the court headsman is determined to make his stand. Under normal circumstances, I would curb this behavior with a swift execution. However, we have long since abandoned normalcy. Okay, dzięki Tunon za lojalność. There will be a trial by combat then. Bladenmark's claim against your own. Justice will win out, and the will of the true Overlord will be evident for the living to witness. You may begin when ready, Arkon. Nie musisz tego robić. Nikt z nas nie musi tutaj umierać. Bez dalszych słów lub ostrzeżenia Archont cieni znika w ciemności. Światła w pomieszczeniu migoczą i gasną, kiedy rusza do ataku. Your trial begins anew, Arkon. Prepare to defend your title, your innocence, and your very life. Okej, świetnie. Ciekawe, czy mam jeszcze bonusy za odpoczynek? Mamy. No dobra. Przynajmniej tyle, że nie musimy się sami z nim bić. Mamy drużynę. A więc niech... Niech drużyna ruszy od razu do ataku. Dobra, większe odnowienie. Ale rzuć tutaj gdzieś. Tak, on się chyba ukrył w cieniu, co? Nie możemy go teraz zaatakować. Okej, teraz możemy. Dobra. Siła na zwrotkę. Masa całkiem ma spore szanse. On może mieć również odporności jakieś. Dobra, zacznijmy może od tych fajnych rzeczy typu ogłuszenie. Chybia, Bladenmark. Okej, dobra. A to? To powinno mieć dużo większą szansę. Okej, skupił się na Lantrym.
Powalenie, niewrażliwość. Okej, Lantremu przydałoby się uciec. Tak, zdecydowanie. Oberwie trochę. Ale... ale to lepiej niż ciągle obrywać. Okej, dobra, teraz celność na zwrotką. Petryfikacja, niewrażliwość. Dobra. Tak jak poprzedni Archont. Dobra. Może rzucimy złośliwą masę, zobaczymy na co jeszcze ma niewrażliwość. Na pewno nie na krwotok. Okej. Dobra. Zdrowiająca aura. Może jeszcze nie. Okej. Dobra, no to mroźny kolec. Zamęt niewrażliwość, ale oślepienie to co innego. Dobra. To co teraz? Rzućmy to na zwrotkę. Będzie, albo na barikadę, będzie zadawało mu obrażenia w czasie. Okej, dobra, ty teraz się ulecz. Zranienie, wow. Okej, czy ktoś ma jakieś negatywne efekty? Tak, ma. Dobra. Lantry nie zdążył się uleczyć. Będziemy musieli użyć miksturę ożywienia na nim. Wstawaj, Lantry. Jeszcze nie czas na leżenie. O nie. Znowu go zabiło. Okej, dobra. Creature of Darkness. Okej, coś się nie udało z tłumaczeniem. Czy możemy ich łatwo załatwić jednym zaklęciem? Zobaczmy. Okej, siła na barika może. Okej, to teraz mikstura ochrony. Tak, prawie ich zabiliśmy, ale nie do końca. Dobra. Coś tu jeszcze mogłem fajnego użyć. Brony... Wrażenia minus 10%. To również by się przydało. Dobra. Użyjmy przyspieszenia. Dobra, zwrotka podleczyła go. Teraz atakuj dalej Bladena. Może, a może nie. Podobiej tamtych, bo nie będą nas... tak, będą bić w naszych magów, co nie jest fajne. Okej, dobra. Użyj tego wzmocnionego chaosu. Okej, zamroziło tamtego. To teraz zajmij się tym. Dobra, co teraz? Czy on ma krwotok? Nie. Spróbujmy go wywołać, kwotok nie. On ma dużą obronę, to się nie uda. Dobra, no to jedziemy. Obrażenia. Okej. Kula ognia. Albo nie. Uścisk. Zimny uścisk. Okej, Lantry. Też... Wow, znowu się czymś uleczył. Dobra, to pomóc pomóż w zabijaniu tamtych cieni. Okej, zwrotka. Okej, może rzut. Użyj tego rzutu. Wystarczy. Nie do końca, ale dobij go. Ile to zada obrażeń? Troszkę. To spróbuj go tym dobić. Nie. To nie zadziała. Dobra. Możesz Blade'a na tym zaatakować? To zrób tak. Okej, Janusz, ty możesz czymś zabić tamtego gościa? Możesz go skamienić? Możesz. Okej, Bladen się tutaj pojawił.
Okej, dobra. Mroźny kolec. Ciekawe, czy złapię tamtego gościa. Byłoby fajnie. Okej, odnowienie. Fajnie, złapał. Dobra. Świetnie. Dobra, teraz spróbujmy rzucić to na niego. To go uciszy i da mu ewentualnie krwawienie. Chociaż nie do końca. Dobra, to potrzebuje teraz siły tytana. Zwrotka. Okej, dobra. Co ty, Janusz, możesz jeszcze rzucić zimny uścisk? Zamrożenie, świetnie. To teraz to. Magiczny ogień, dobra. Teraz ścieżka mrozu. Okej, świetnie. Upiorny pocisk. Nie możemy z jakiegoś powodu. Okej, to już koniec. Tak, również troszkę wytrzymał, ale w końcu padł. W jego złotym, gniewnym spojrzeniu pojawia się przebłysk zaskoczenia. Archont pada na ziemię, kaszląc krwią, która jest ciemna jak cienie, które się wokół niego kłębią. Przyciska dłoń do zdruzgotanych żeber i uśmiecha się. Babczywie nabiera powietrza, topiąc się we własnej krwi, zalewającej mu płuca. Blask w jego oczach gaśnie, a źrenice rozszerzają się, obejmując czernią całe gałki oczne. Patrzycie na sobie wymownie, Archont zagłębia palce w ziemi. Tak, dużo wrogości z nim zyskaliśmy. Ciekawe, jak to się odbije teraz. Twoja potęga wzrosła, Bladen Mark, pokonano. Mamy 2300 potęgi. Reputacja. Okej, Tunon. Zabiłeś Bladena Marka, Archonta Cień. No, nie mogłem nic zrobić z tym. Ale zobaczmy, co nam zostawił. Szafir oraz Turkus. Nic ciekawego. Okej, dobra. Nic chyba już więcej nie mamy do zrobienia, tak. Więc musimy już tylko przyjąć przysięgę wierności Tunona. Mam nadzieję, że się nie rozmyślił w międzyczasie. Byłoby trochę głupio. No i zobaczymy, co dalej będzie. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!